Cześć wszystkim, ja jestem Ola i witam Was na kanale Uwaga Gotuję. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak z tych oto warzyw przyrządzić pyszną i esencjonalną domową kostkę rosołową. W pierwszym kroku wszystkie warzywa dokładnie obieramy. Do dość dużej patelni garnka wlewamy olej słonecznikowy, tak żeby pokrył dno. Wsypujemy nasze wszystkie warzywa. Podsmażamy jakieś 5 minut, do momentu, aż warzywa puszczą odrobinę soku. Podsmażamy wszystko przez około 5 minut, czekamy, aż warzywa puszczą swoje soki. Następnie będziemy dodawać kurkumę oraz sól i później dusić wszystko pod przykryciem. Dodajemy dosyć sporo kurkumy. Jeżeli mamy świeżą, to oczywiście dodajemy ją razem z pokrojonymi warzywami. Mieszamy wszystko dokładnie i dodajemy 80 gramów soli. Kurkuma pięknie zabarwiła nam wszystkie warzywa, dzięki temu nasza kostka będzie miała taki kolor jak oryginalne sklepowe kostki. Minęło już około 10 minut, nasze warzywa są już mięciutkie. Naszykujmy teraz miskę i będziemy przekładać warzywa do miski. Teraz wszystko blendujemy ze sobą. Następnie przyszykujmy sobie jakieś takie długie naczynie, bądź na przykład blachę do pieczenia. Wyłóżmy ją papierem do pieczenia i przełóżmy naszą masę do środka. Wyrównujemy wszystko. W takiej formie wkładamy blachę do zamrażarki, najlepiej na całą noc. I tniemy kosteczki. A teraz sprawdźmy, jak taka kostka zachowuje się po zalaniu wrzątkiem. Jedna taka kostka jest odpowiednia dla 1 litra bulionu, więc zalewamy około 1 litrem wrzącej wody. Kostki przechowywane w ten sposób możemy trzymać w zamrażarce nawet do 3 miesięcy.